kto waszym zdaniem do tej pory jest największym objawieniem sceny CS-a w 2024 roku? Microsoft 12 września wrzuciło na swojego bloga informację dla społeczności, która została zatytułowana Podejmowanie kroków, które zwiększają odporność i bezpieczeństwo klientów Windows. Dwa dni wcześniej miało miejsce spotkanie w celu omówienia strategii i ochrony infrastruktury krytycznej. Warto zaznaczyć, że na spotkaniu nie padły żadne oficjalne decyzje. Głównie sprawa dotyczy tutaj CrowdStrike. Tak pokrótce wyjaśniając, w lipcu tego roku mieliśmy globalną awarię komputerów, a odpowiedzialna za to była właśnie firma CrowdStrike, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem. Ich antywirus jest w stanie zablokować ataki hakerskie na dużą skalę. Dlatego też korzystają z niej przedsiębiorstwa i duże organizacje. W tym korzysta z tego również Microsoft i stąd też ta globalna awaria. Jej powodem był błąd aktualizacji oprogramowania od CrowdStrike, który powodował nieprawidłowe działanie komputerów. Dodatkowo ich program działa na poziomie kernel i właśnie o to m.in. toczyła się właśnie cała ta dyskusja. W witrynie Notebook Check pojawił się taki artykuł, w którym to wyraźnie w tytule napisali o tym, iż Microsoft zniszczy antycheaty na poziomie kernel. Jak mogliśmy tam przeczytać, Microsoft planuje usunąć dostęp na poziomie kernel dla rozwiązań bezpieczeństwa. Coś takiego wpłynęłoby na wiele antycheatów, które są uznawane za jedne z najlepszych w branży gamingowej. OZNI wypisał tutaj m.in. Vanguard, BattleEye i co najważniejsze dla graczy Counter-Strike'a, antycheat FaceTime, który również się na tym opiera. Nie ma co ukrywać, jeżeli coś takiego rzeczywiście miałoby miejsce, wówczas wiele gier e-sportowych mocno by ucierpiało, bo ominięcie antycheata stałoby się prostsze. W tym przypadku Valve antycheat byłby największym wygranym. Na szczęście możemy z czystym sumieniem poinformować was, że większość z tych rzeczy, które zostały zawarte przez witrynę Notebook Check, to po prostu clickbait, który jedynie postraszył społeczność, ale najprawdopodobniej nic takiego się nie wydarzy. Wszystko to za sprawą inżyniera, który pracuje przy antycheacie na poziomie kernel. Naprostował kilka kwestii, które według niego są w tym artykule błędne. Na wstępie stwierdził, że Microsoft nie zniszczy antycheatów na poziomie kernel. To nie jest to, co Microsoft uwzględniło w swoim oficjalnym wpisie. Firma prawdopodobnie doda dodatkowe funkcje, które nie zniszczą istniejących już produktów. Cytując Microsoft, musimy zapewnić dodatkowe funkcje bezpieczeństwa poza poziomem kernel. I to w zasadzie o to był cały ten szum, który odbił się szerokim echem w całej branży sportowej. To teraz zmieniamy już temat. KRL ostatnio poinformował na swoim Twitterze o nieciekawej sytuacji, w jakiej znalazła się organizacja 3D Max. Kontrakty ich graczy mają wygasnąć 15 listopada tego roku, czyli dwa dni przed turniejem RMR w Szanghaju. W takim razie wszyscy zawodnicy zbliżają się do zostania całkowicie wolnymi agentami, z wyjątkiem Gravity'ego, który jest z nimi związany do lutego, a jego wykup to około 30 000 dolarów. Jest to w zasadzie darmowa okazja dla innych organizacji do tego, aby w szybki sposób wbić się w top 20 drużyn świata. W końcu nie zapominajmy, że ci gracze są na 19 lokacie w rankingu HLTV. Co ciekawe, 3D Max stale boryka się z płatnościami, które są opóźniane zarówno dla graczy, jak i dla personelu. Pod tym tweetem odezwało się jeszcze więcej osób, którym organizacja jest jeszcze winna pieniądze. W tym były trener Kilazu, czy też były analityk Fisico. HLTV poprosiło 3D Max o komentarz w tej sprawie, ale takowego nie otrzymali. Podobno łącznie są winni jeszcze 25 000 euro, w tym największy dług mają wobec Lakiego. Według KRL-a kwota może być jeszcze większa. O wszystkim na bieżąco jesteście standardowo informowani na naszym Discordzie. Witajcie na CSGO Skins, czyli stronie ze skinami, która jest już na rynku od 2015 roku. Oczywiście standardowo możemy na niej otwierać skrzynki, bić się z innymi na case battle, a jeśli jakiś skin nam się nie spodoba, to łatwo możemy wymienić go w exchangerze. Wypatrujcie również różnych eventów i nie zapomnijcie o darmowym daily case'ie. Metody płatności to przelewy, blik, nasze skiny czy nawet przez SMS-a. Używając naszego kodu PIKI dostaniecie 2,50 i 10% bonusu do ładowania. Pamiętajcie, że strona przeznaczona jest tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Zapraszamy do wypróbowania CSGO Skins. Polski LAN Blue Game Show 2024, który miał mieć miejsce w Bydgoszczy między 20 a 21 września, oficjalnie został odwołany. Jak tłumaczą te decyzje organizatorzy? Turniej zostaje odwołany z powodu trudnej sytuacji powodziowej, jaka dotknęła Polskę. W obliczu tragicznej sytuacji jesteśmy zmuszeni odwołać wydarzenie, aby skupić się na działaniach związanych z koordynacją pomocy na obszarach dotkniętych powodzią. Fundacja Blue Space, będąca organizatorem Blue Game Show, postanowiła przekierować zasoby na rzecz poszkodowanych firm. Spławik, czyli trener Illuminar, nie wiedział o zaistniałej sytuacji, a w tym pewnie też inne drużyny, które się na ten turniej dostały. Wszystko zostało już kupione i załatwione pod turniej w Bydgoszczy i obecnie Spławik zastanawia się, czy BGS w ogóle odda im za to pieniądze. Zmieniamy temat.
Polski Rebels wygrało Elisa Invitational Fall 2024, a to oznacza, że mamy polską drużynę na lanie Elisa Masters Espoo. W finale pokonali Duńczyków z Sashi 2-1 w mapach. Oby ten awans dał im jeszcze większą pewność siebie i motywację. Nie zapominajmy też, że Rebels to jedyna w pełni polska formacja, która weźmie udział w europejskim remerze. StarLadder podzielił się większą ilością szczegółów na temat ich drugiego turnieju w 2025 roku, czyli 20. sezonie StarLadder Star Series. Zawody będą miały miejsce w Budapeszcie, a w puli znajdzie się $500,000. Do tego będą dwa etapy, faza grupowa z 16 drużynami oraz 8 teamów już na main evencie. Większość drużyn zostanie wyłoniona z rankingu Valve, a zaproszenia będą wysyłane od najlepszych zespołów świata. 4 najwyżej sklasyfikowane teamy przejdą automatycznie do głównej fazy, a 12 kolejnych zaproszonych drużyn rozpocznie rywalizację w fazie grupowej. 4 kolejne miejsca zostaną wypełnione przez kwalifikacje online dla obu Ameryk i Europy. Faza grupowa będzie rozgrywana w formacie GSL, natomiast główne wydarzenie to już drabinka podwójnej eliminacji. Poznaliśmy drabinkę playoffów 20 sezonu ESL Pro League. W pierwszej rundzie Big zagra z The Mongols, Virtus Pro podejmie Heroic, FaZe spróbuje swoich sił z Complexity, a Spirit zagra z Furią. W następnych etapach czekają już gracze Eternal Fire, Mibre, Liquid, Imperial Vitality, MAT, G2 oraz Natus Vincere. A propos Liquid, to newsy z polskiej sceny pokazały tutaj wyniki indywidualne naszego polskiego snajpera Ultimate'a, jeśli chodzi o fazę grupową ESL Pro League. Trzeba przyznać, że Roland prezentuje się naprawdę świetnie. Niestety w playoffach zabrakło miejsca dla Maus z Siuchem na pokładzie, którzy w meczu ostatniej szansy przegrali z Complexity. Ostatnio mieliśmy ciekawy crossover, gdzie to zetknęły się ze sobą światy GeoGuessr oraz CS'a. Od 11 do 14 września trwały Mistrzostwa Świata w GeoGuessr, a co ciekawe trofeum tego wydarzenia wniósł JW, czyli legenda sceny Counter-Strike'a. Ogólnie zwycięzcą został Francuz Blinky, natomiast Polak Oniku Swang Gambit zakończył swoje zmagania na 9-12 miejscu. Powstaje zimowa mapa do Counter-Strike'a 2. Jak pewnie doskonale wiecie, nie mamy za wiele takich lokacji, a uważam, że spoko byłoby mieć w końcu w puli jakąś zimową mapę do grania. Oto wyniki pracy Raslan Barsa. Przed nim jeszcze sporo pracy, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Ostatni jeden z widzów Oniku Faben podzielił się błędem na mapie The Mirage, gdzie to lekko poruszając naszą myszką jesteśmy w stanie mieć gapa w smoku, przez którego widzimy naszego przeciwnika. Mam wrażenie, że już wcześniej gdzieś to widziałem, niemniej warto to nagłośnić, żeby Valve to zauważyło i załatało. No i na sam koniec, Polki z Navi Javelins, a także Astra i D7 pokonały ostatnio Imperial Female w finale Traded League Female Masters. Tym samym zgarnęły $3000. Ciekawe zmiany zostały poczynione w Akademii Gamer Legion. Z zespołem pożegnał się ich trener Levin, a także gracz Leaf. Na ogłoszenie ich następców nie trzeba było długo czekać. Do składu jako nowy zawodnik doszedł Adam9130, którego możecie kojarzyć z gry dla Into the Bridge w roku 2022, czy też Into the Bean. Jeszcze wcześniej reprezentował barwy Vex, czy też Gamer Legion. Ponadto coachem Akademii został Tenski, który jak na razie w swojej historii trenerskiej był częścią Gang, czy też Orks. Wciąż bardziej kojarzony jest ze swojej kariery zawodnika. No i na koniec, plotki bardzo szybko się potwierdziły i Syra, czyli były gracz Mouse NXT, został nowym zawodnikiem TSM, zastępując przy tym Altexa. Ich obecną formację macie w tej chwili na ekranie. Jeśli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podeślić swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na CSGO Skins, tym samym wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.